17. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. Jest mi niezmiernie miło powitać tym razem panią Jadwigę Jankowską-Cieślak, jury tegorocznej edycji, bardzo nietypowej. Pani Jadwigo, czy pani się czegoś spodziewała? Jesteś pani po pierwszym dniu oglądania, jeszcze nie, bo jeszcze przed nami część projekcji. Czy pani sobie w głowie układała jakiś program, który miałby aranżować to, co być może zobaczę, przygotować się do no jednak bardzo specjalnego konkursu, jedynego, być może pierwszego na świecie nawet, tak gdzieś czytałem, tego rodzaju specjalizacji konkursowej? Nie, specjalnie się do tego nie przygotowywałam i niczego sobie w głowie nie układałam. Byłam bardzo zainteresowana tym, jak to w ogóle się będzie odbywało, działo, plotło, kto z kim się spotka, kto przyjedzie, ponieważ nie wiem, czy pan pamięta, myśmy się ponad rok temu umawiali tak. na tenże festiwal, więc żyliśmy w innym świecie. Dopadł nas kompletnie inny świat, w którym się musieliśmy odnaleźć. W związku z powyższym, no po prostu normalnie, zwyczajnie nie byłam do niczego przygotowana, po prostu wskoczyłam na głęboką wodę, po czym po pierwszym dniu oglądania, no kawalątka propozycji filmowych, muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem i nie przypuszczałam, że to jest tak ogromne, że to wywiera tak ogromne wrażenie na człowieku. Te filmy, te materiały, te losy ludzkie, o których filmy opowiadają. No właśnie, ja pamiętam, kiedy też miałem zaszczyt być członkiem jury 2 lata temu na tym festiwalu, że po pierwsze świadomość, że to jest jedyne miejsce, gdzie większość tych filmów w ogóle można zobaczyć, bo ich nie ma ani na platformach streamingowych, ani w telewizji. To jest właściwie jedyne miejsce, w którym człowiek wrażliwy, empatyczny, też kochający kino, bo to są też często po prostu bardzo dobre filmy. Zdecydowanie. Może sięgnąć, a z drugiej, że trzeba w sobie odblokować może coś, co pozwala też te filmy, które są czasami, przecież się i komedie tu zdarzają, nie wiem, czy dzisiaj już mieliście, nie, ale są filmy optymistyczne, są filmy bardzo trudne, ale odblokować jakiś taki przycisk, który pozwala właściwie to przejść ochronnie dla oglądającego, że dowiaduje, losy są lepsze, gorsze, bolesne, mniej lub bardziej, ale czegoś się dowiadujemy, coś nowego, o jakieś nowe przestrzenie poszerzamy własny horyzont, oglądając i uczestnicząc w tych opowieściach, w tych historiach. Tak, tak, zdecydowanie ma pan absolutnie rację. Poza tym pomyślałam sobie w którymś momencie przy którejś kolejnej propozycji, że praktycznie to my jakby egzystujemy w równoległych światach. To znaczy te przekaz, który niosą te filmy, przynajmniej te, które do tej pory zobaczyłam, to on jakby mówi, powiedział mi tenże przekaz, że to są kompletnie równoległe światy, że ja żyję w zupełnie innym świecie i ci ludzie muszą sobie radzić w zupełnie innym i że praktycznie jest mało punktów, w którym te światy się przenikają wzajemnie. A wydaje mi się, że jakby to jest no, wina naszego świata. Ludzi pełnosprawnych, ludzi, którzy no, mają do dyspozycji właściwie praktycznie wszystko od losu otrzymali. I jak to jest bardzo istotne i ważne dla nas, żeby sobie zdać sprawę z tego, że należałoby jednak przeniknąć do ich świata i zacząć uczestniczyć w tym świecie.
Pani Jadwigo, do festiwalu jeszcze wrócimy, natomiast a propos tego, o czym pani przed momentem powiedziała, przy pani gigantycznym dorobku teatralnym przede wszystkim, ale i filmowym, i telewizyjnym, czy pani, gdyby, bo na pewno były takie role, na pewno były takie postaci albo towarzyszące osobom z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami, czy któreś z tych spotkań z pani perspektywy ludzkiej, ale i artystycznej było szczególnie istotne, czy może nie było takich spotkań? Pani sobie nie przypomina w tym momencie tak na pstryknięcie palca. Nie, wydaje mi się, że jakbym nie zarejestrowała takiego spotkania. Owszem, rzeczywiście tam parę, ja wiem, ról było, które można by było zaliczyć właśnie do tejże kategorii ludzi z upośledzeniem w jakimś tam stopniu. Natomiast jakby nie było to generalnie przeze mnie celebrowane, tak. czy specjalnie pochylałam się nad tym zagadnieniem. Jak gdyby chodziło mi przede wszystkim o to, żeby zbudować jakąś prawdopodobną całość. Natomiast to był jakby taki poboczny element tej pracy. I myślę, że chyba niedobrze w sumie, że mogłam... A może dobrze. Trudno mi to ocenić, ale zdecydowanie no, niestety nie. Bo mówię też o tym, dlatego że i to jest jedna ze sfer komunikacji między tak zwanym realnym realizmem, rzeczywistością, a transformacją tej rzeczywistości w postaci spektaklu teatralnego, utworu muzycznego czy filmu, że otwieramy się na nowe i jakby doznajemy iluminacji, no bo wspominałem w trakcie rozmowy z Małgorzatą Foremniak dzisiaj, że no, z jednej strony bardzo się cieszę z naszego spotkania, tak jak się cieszę z naszego spotkania z panią, to przykro mi, że nie widzicie tego festiwalu tak, jak on wygląda, czyli z tą energią niezwykłą, którą wnoszą uczestnicy zapraszani tutaj, hołubieni, oni się czują i słusznie, bo tak się mają czuć, najważniejsi na świecie i najważniejsi w tej przestrzeni festiwalowej, która jest rozbudowana. I dla mnie, ja oczywiście nie chcę siebie jakoś analizować psychoanalitycznie, żeby jestem jakimś potworem czy jakimś świętym, bo pewnie ani takim, ani takim, ale no, miałem jakby dobre postrzeganie, wydaje mi się właściwe postrzeganie, bo tak mnie gdzieś rodzice wychowali, że osoba z niepełnosprawnością jest kimś, zawsze mi tak powtarzali, kimś takim samym jak tym i niczym nie powinieneś nigdy uważać się za lepszy i wzrastam z tym przekonaniem. I tylko tutaj przyjeżdżając uzmysłowiłem sobie, jak bardzo też jednak jednostronnie myślimy o osobach z niepełnosprawnościami, że jak ktoś nie ma nogi, to już tylko płacze i tylko, a on właśnie się śmieje i on jest 100 razy bardziej optymistyczny niż Maciejewski trzymający teraz mikrofon i tak dalej, że uczestnictwo na takich imprezach, na takich festiwalach, poznanie ludzi z niepełnosprawnościami lepiej, troszkę lepiej, zmienia nasze postrzeganie nie tylko już ich, tylko w ogóle całego świata. Tak, ma pan rację, rzeczywiście. Też żałuję niezmiernie tego, że nie mam okazji jakby uczestniczyć w takim pełnym festynie związanym z zaproszeniem ludzi, których dotyczy tenże festiwal, bo domyślam się, że to musi być fascynujące przeżycie, możliwość spotkania się z nimi, rozmowy, wymiany energii, tak, zdecydowanie, głównie wymiany energii. To bardzo może być budujące i potrzebne, zdecydowanie potrzebne. Ale no, mam taką nieskromną nadzieję, że może uda mi się w przyszłości również tutaj wpaść i uczestniczyć już w takim
szerszym zakresie w tym tego festiwalu. Miejmy nadzieję, że tak będzie, mój Boże. Wpadłem tutaj co prawda godzinę temu, ale już widziałam, że podbiła Pani serca całych sztabu organizacyjnego, więc myślę, że to jest, jeśli tylko z Pani perspektywy będzie taka wola, to a znając też organizatorów, to z szeroko otwartymi ramionami i przez uczestników, i przez organizatorów będzie Pani przyjmowana. A porozmawiamy jeszcze o tych filmach. Nie widziałam żadnego, więc Pani też jako juror nie może oczywiście powiedzieć, że no mam faworyta i nagrodę dostanie, bo tego nie możemy powiedzieć, ale jaka tematyka jest poruszana? O czym są te filmy spośród tych już, które dzisiaj obejrzeliście? Jakiego rodzaju przesłanie w tych trudnych czasach? Podejrzewam, że wszystkie filmy powstały przed pandemią, tak, więc to też jest, myślę, istotne. Mhm. Ale ciekawi mnie, o czym dokumentaliści przede wszystkim, bo są fabuły, ale w mniejszości, chcą nam opowiedzieć o problemach osób z niepełnosprawnością. Akurat te kilka pozycji dzisiejszych to były krótkie generalnie rzecz biorąc filmy. Jeden był zdecydowanie pełnometrażowy, a reszta półgodzinne, 15-minutowe, 10-minutowe i jakby skupiały się na indywidualnych przypadkach losu bohatera tego obrazu. I muszę powiedzieć, że to bardzo interesujące i od strony jakby nie tylko opowieści o losie, o człowieka w dzisiejszych czasach i w tak trudnej sytuacji życiowej, ale też i od strony warsztatu. Całkiem zgrabne to były filmy. Taka jestem mocno zaintrygowana i chętna do kolejnych pokazów. Bardzo to mnie wciągnęło i bardzo jestem na tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak. Pani Jadwigo, a też skoro rozmawiałam o jakichś pewnych stereotypach w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami, myślę, że takie stereotypy też, tak się stereotypizuje też artystów. No różne takie banialuki, ludzie wygadują, że jest tylko tak albo tak inaczej, nie wiem, że albo piją wódkę, albo nie wiem, prostytuują się. No ja celowo bardzo upraszczam. Rozumiem, tak. Bo chciałbym właśnie powiedzieć o czymś odwrotnym, to znaczy czy, bo mnie się wydaje to pewnikiem, ale może Pani ma inne zdanie, czy artysta, wszystko jedno, czy to będzie reżyser, czy to będzie malarz, czy to będzie artysta fotografik, ma w sobie większą, wiadomo, że to jest indywidualne, ale większą przestrzeń dla zrozumienia tego typu propozycji, które oglądacie na festiwalu, spotkania z ludźmi, bo już skupiając się na aktorstwie, pracując nad uwiarygadniając bardzo różne przestrzenie emocjonalne bohaterów literackich, no fikcyjnych, napisanych przez scenariuszy, no trzeba otworzyć sobie tę duszę i to ciało również na bardzo różne wrażliwości. I czy nie jest tak, że właśnie artysta lepiej może rozumieć bohatera filmów, które są pokazywane na tym festiwalu, czy po prostu człowieka wobec gościa festiwalu, wobec jakichś barier? Nie wydaje mi się, żeby to tak wyglądało, że my jesteśmy szczególnie predestynowani do tego, żeby umieć i docenić to, co nam prezentuje człowiek, prawda, z tym problemem w filmie, czy reżyser, który proponuje nam ten temat, że my jesteśmy jakoś szczególnie wrażliwi. Nie. Myślę, że jeżeli trafi to na wrażliwego widza, to każdy reaguje, przypuszczam, podobnie. Że to jednak
powoduje w człowieku tak nieprawdopodobne wzbudzenie empatii w stosunku do osób, które przed nami prezentują ten problem, że naprawdę każdy człowiek z ulicy jest w stanie, jest gotowy i przyjmie to no, z całkowitą otwartością i serca, i duszy, i ramion. Mhm. Czyli tu nie ma jakby wyższego uprzywilejowania, że wykonuje się... Zdecydowanie uważam, że nie ma. Nie ma, nie ma. Absolutnie nie. Poza tym, jeżeli to jest szczery i prawdziwy przekaz od strony twórców, no to to jest zrozumiałe, że nie ma powodu, żeby każdy odpowiednio prawdziwie zareagował na tenże przekaz. Pani Jadwigo, a jak teraz, tuż przed włączeniem kamery, przechadzaliśmy się oglądając wystawę zdjęć z uczestnikami tego festiwalu, przede wszystkim tutaj wybitnego fotografa, pana Wojciecha Szweja i też z przyjaciółmi, których ja już znam, Tomka Karcza, który się zachwycaliśmy, Żanety, która tu jest z Koszalina, no, sportowców, artystów. To chciałbym panią taki ludzki stosunek zapytać, czy, bo to są ludzie z naszej codzienności, prawda? Tu już nie ma tego, cudzysłów, uprzywilejowania. Spotykamy się w rodzinach, więc chciałbym o pani taką osobistą perspektywę, czy wśród pani bliskich zawodowo albo prywatnie są ludzie z ograniczeniami na przykład ruchowymi, fizycznymi, psychicznymi, czy jak wygląda ten kontakt, czy nawet w jakiejś dalszej perspektywie? To jest tak, że bezpośrednio nie, raczej w moim otoczeniu nie ma tego typu ludzi. Dotknęły te problemy nas zdecydowanie przy ale to takie bardzo osobiste, bo miałam do czynienia z chorobą pod tytułem glejak czwartego stopnia, więc w którymś momencie i opiekowałam się mężem, który był dotknięty właśnie tą chorobą i to było około półtora roku opieki nad bardzo cierpiącym i niepełnosprawnym pod różnymi względami człowiekiem, więc przeszłam to na własnej skórze, doświadczyłam, co znaczy uczestniczyć, ale to było no, nieprawdopodobne doświadczenie życiowe i ono pozostanie we mnie do końca moich dni. I nikomu nie życzyłabym tego typu doświadczeń. Myślę, że to są jedne z najcięższych i najboleśniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Dlatego, że w którymś momencie człowiek dotknięty tą chorobą zaczyna tracić osobowość, jego psychika rozpada się na oczach i to rozpada się w sposób szalenie dramatyczny i tragiczny, więc te doświadczenia są no, naprawdę takie graniczne, powiedziałabym. Zatem jak gdyby mam lekko dotknęłam zagadnienia w swoim życiu osobistym, ale tak jak mówię, raczej wokół mnie raczej nie mamy do czynienia z tego typu rzeczami.
tak, tak, no pamiętam tę sytuację, bo tu mówimy o panu Piotrze Cieślaku i walce pani o zdrowie i o życie męża. To dobry też moment, żeby wspomnieć pracę jak dyrektora Teatru Dramatycznego, reżysera, w którym pani też przecież pedagoga wieloletniego, właśnie, bo też szybko zapominamy, więc myślę, tak że bardzo dobrze, żeby to nazwisko się pojawiło. Pani Jadwigo, a oglądanie, no bo tutaj są filmy nowe, które wybrane przez pana Dariusza Pawlikowskiego, natomiast to jest też cała przecież przestrzeń filmów o niepełnosprawnościach i fabuł, Moja lewa stopa, Dzieci gorszego Boga, Chce się żyć, Macieja Pieprzycy. No, od iluś miesięcy też na zamówienie organizatorów tego festiwalu mam przyjemność przedstawiać, to się nazywa Filmowa Akademia Integracji, to zresztą działa już od wielu lat, tylko no, były spotkania w kinach prowadzone przez filmoznawców, w tym roku ta inicjatywa jest online. I chciałbym zapytać, i opowiadam o filmach, w których tematyka niepełnosprawności bardzo szeroko, bo to może być Fuga Smoczyńskiej tak. przecież. Ja myślę, że i Rysa by się mogła załapać. O tak, więc to jakby trochę przeczę temu pytaniu na początku, że pani nie grała taką rolę. No, jest to bardzo ciekawa rola, bardzo, bardzo. I zresztą jest pani... Fragment. Tak, i pani, zresztą pani Jadwidze roli. Powiedziałam, że to jest jedna z pierwszych, to jest fragment tej roli, to zgadza się. Kuba Czekaj, który jest też członkiem jury, z którym jutro będę miał spotkanie, pracował jako asystent, jeszcze jako student, asystent reżysera, bo jest absolwentem właśnie szkoły w Katowicach, gdzie Michał Rosa zdaje się tam jakieś funkcje kluczowe pełni, nie wiem jakie, ale jakieś znaczące, jakimś jest prodziekanem czy dziekanem reżyserii. I właśnie Kuba zaczynał przy filmie Rysie Rosy, bo to też śmiesznie tak, brzmi, żeby nie było tak do końca poważnie. Ale jakie jest pani zdanie o tej, no, tak jak mówię, no bardzo ważnej, no, nawet Hollywood to trochę cyniczne jest, ale się spełnia, że właśnie jak aktor zagra osobę z niepełnosprawnością, czy to będzie Dustin Hoffman w Rain Manie, czy wspomniany Daniel Day-Lewis we wspomnianej Mojej lewej stopie, to ma tego pewnego Oscara. No i trochę historia na to wskazuje, że to są takie role bardzo wyzywające. Dawid Ogrodnik chce się żyć, prawda? Więc chciałbym, czy pani ogląda takie filmy, lubi je, czy pani je ceni? Czy pani, no bo umówiliśmy się, że nie było takiego fajerwerku, żeby pani zagrała, nie wiem, osobę na wózku na przykład w filmie fabularnym. Czy chciałaby się pani podjąć takiego wyzwania? Trudno mi na to odpowiedzieć, bo jeżeli by to tylko dotyczyło, że tak powiem, uwiarygodnienie niepełnosprawności na ekranie przy pomocy środków aktorskich, to przypuszczalnie bym się nie zgodziła. Jeżeli by to jeszcze dodatkowo poruszało trochę więcej tematów, które by mnie interesowały, to na pewno tak, to na pewno bym się podjęła czegoś podobnego. Bo cenię, niezwykle cenię kolegów, cenię te filmy, o których pan wspomniał. One są fantastyczne po prostu dla mnie. Ja jestem pełna podziwu, atencji dla aktorów, którzy to wykonali, te główne postaci, jak również jestem pełna zachwytów nad w ogóle robotą, dzięki której powstały te filmy, ale nie powiem, żeby to było marzenie mojego życia, że czekam z utęsknieniem na kolejny tego typu film. Nie, ja się boję. Bardzo jestem taka wycofana, jeżeli chodzi o te tematy, dlatego że wiem, że po prostu natychmiast moja duszyczka zaczyna skomleć i płakać i rozpuszczać się we mnie, a nie lubię tego stanu w sobie, bo nie lubię i tyle.
Pani Jadwigo, a jeszcze chciałbym zapytać o taką rzecz, że rozumiem, że te, bo to o filmach hollywoodzkich mówiliśmy, ale czy bardzo dużych tytułach, ale praca w teatrze z siłą rzeczy, która ma mniejszy rezonans społeczny. Pani pracowała i mam nadzieję będzie jeszcze pracowała z najwybitniejszymi twórcami XX i XXI wieku i z Lupą i z tam się zresztą też pani Jadwiga zgodziła się czytać fragmenty naszej książki mojej i Krystiana Lupy i ostatnio z Krzysztofem Warlikowskim, to jedna z pani ostatnich premier, wyjeżdżamy i chciałbym, nawiązując oczywiście do idei humanistycznej tego festiwalu, zapytać, czy spotkanie z takimi, nie chcę pytać o ludzi, o charakter ludzki, prawda, bo to wiemy, że to nie jest takie zero-jedynkowe, nie lubię tego słowa, no ale go już trudno użyłem, że człowiek robiący szlachetne, piękne rzeczy jest sam szlachetny i piękny. To mnie jakby mniej interesuje. Natomiast chciałbym pani opinię również jako widza i uczestnika tych wydarzeń zapytać właśnie o terapeutyczną funkcję teatru, czy funkcję, która pozwala zrozumieć pewne mechanizmy ludzkie, zrozumieć pewne dysfunkcje, zrozumieć pewne dysharmonie, że nie wszystko jest logiczne i o tym nam opowiadają wielcy twórcy teatru, z którymi pani wielokrotnie pracowała. No, ma pan absolutnie rację. Tak to jest dla mnie, przynajmniej jako widza teatr. Dobry teatr, bo teraz to już przez to, że jestem od środka, to mój odbiór jest utrudniony, ale dobry teatr powoduje to, że przenoszę się w inny wymiar, dosłownie. Takie spotkania z dobrym spektaklem, z dobrym aktorstwem powoduje, że mój świat jakby jest dwakroć bardziej szerszy, większy, pełniejszy, jaśniejszy. Poza tym to jest zawsze na pograniczu takiego jakby kontakt z, to zabrzmi śmiesznie, ale kontakt z siłami nadprzyrodzonymi, ale zdarzają się takie momenty, co prawda mogę je wymienić na palcach obu rąk, co już jest wielkim osiągnięciem, bo do któregoś momentu uważałam, że na palcach tylko jednej ręki, ale już teraz wiem, że na palcach obu rąk. Zdarzało mi się to i cały czas, ponieważ doznałam tego typu uczuć, to cały czas jestem święcie przekonana, że jeszcze przede mną jest parę tego typu doznań i że jest to możliwe. Tak, uważam, że teatr jest miejscem niezbędnym dla ludzi, w którym odbywa się spotkanie. Spotkanie ludzi. Co tu dużo mówić. I następuje wymiana właśnie energii, jakiejś takiej metafizycznej energii. A to będzie kontynuowane. No jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Dzisiaj znowu ogłoszono lockdown, więc znowu teatry będą zamykane. Kina, które niestety i tak sobie radziły fatalnie, już gorzej się nie da. Jak rzesać sobie optymizm? Czy optymizm jest w ogóle cnotą, czy... Niezbędny jest, absolutnie jest niezbędny. Nie przeżyjemy bez tego. Jest po prostu potrzebny nam jak powietrze i woda.
Czyli to wszystko minie, bo musi minąć. Wszystkie tak procesy mijają, tak zarazy jest. Mijają. Ale absolutnie tak. Nie mija klasa pani Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, klasa festiwalu Integracja Ty i Ja i magia Koszalina. Bardzo dziękuję. Jadwiga Jankowska-Cieślak była moim i państwa gościem. Dziękuję. Do zobaczenia.